Człowiek roku 2013, za chwilę kryształową antenę otrzyma osoba wyróżniona tym tytułem, a tę nagrodę wręczy pana Witold Grabosz, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszam. Już obecny zresztą dzisiaj na scenie, więc witam pana. Mogę państwu zdradzić, że tę nagrodę otrzyma osoba, która również już była dzisiaj na scenie, ale nie uprzedzajmy wydarzeń. Poprosimy o fanfary. Człowiekiem roku 2013 i zdobywcą kryształowej anteny świata mediów zostaje pan Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji w latach 2011-2013. Za podejmowanie działań mających na celu zwiększenie potencjału telekomunikacyjnego naszego kraju. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Tak się zastanawiałem, bo różne plotki chodziły, czy to będzie złota, czy kryształowa. Jestem dumny i dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogłem tę nagrodę uzyskać. Dziękuję tym, którzy przeprowadzili proces cyfryzacji. Była tutaj dzisiaj mowa i o telewizji, i o emitelu, a prezes Siemieniewski już podjął kroki na rzecz cyfryzacji radia. Dziękuję tym wszystkim, którzy powodują, że mamy lepszy dostęp do internetu. Jest tutaj z nami pani marszałek Polak, marszałek województwa lubuskiego, a to jest wzorcowe budowanie dostępu do sieci. Wszyscy państwo, jak jesteście na tej sali, uczestniczycie w wielkim procesie przemiany cywilizacyjnej, bo to nie tylko technika. To zmiana stylu życia, to zmiana wartości. Mam nadzieję, to także większa otwartość, większa swoboda. Internauci, co szef Telewizji Republika dzisiaj podkreślał, wybrali Telewizję Republika, jak sam powiedział, wbrew głównemu nurtowi telewizyjnemu. To świadczy o tym, że w tej rzeczywistości cyfrowej jest miejsce dla wszystkich, jest miejsce dla innowacji, no choćby dla tych, które wynikają, wyrastają ze startupów, jak ta fantastyczna możliwość czytania książek w takiej elektronicznej formie i to w różnych formatach na różnych urządzeniach. Dobrze oczywiście byłoby, gdybyśmy w Europie mogli mieć trochę inną stawkę VAT-owską na e-booki i warto nad tym popracować. Tak samo jak warto popracować nad tym, aby ten wielki impet cyfrowy mógł spowodować, iż cała Europa szybciej będzie mogła korzystać z coraz szybszego internetu. Anglicy i Niemcy podpisali już umowę o 5G, więc my chcąc nadrobić straty w 4G musimy bardzo szybko działać. Do tego jest potrzebna dobra koordynacja, myślenie nie tylko o własnym interesie, ale o interesie różnych, przede wszystkim klientów. Może uda nam się także w Polsce w tej rywalizacji o 800 MHz doprowadzić do jakiegoś spójnego porozumienia różnych podmiotów. A na koniec, dziękując za to wielkie wyróżnienie, chcę państwu powiedzieć, że możemy myśleć o tych cyfrowych krokach na przyszłość, bo dzięki solidarności i determinacji związanej z myśleniem o wolności jesteśmy w innym miejscu i myślmy także o tym, że jutro Ukraina będzie podpisywała deklarację polityczną stowarzyszeniową z Unią Europejską i myślmy o tym, żeby Ukraina zachowała swoją tożsamość i żeby tam w spokoju i radości ludzie mogli mówić o właśnie kolejnych sukcesach w rozwoju gospodarczym i rozwoju społecznym. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają cyfryzację.